33. Śpiewać każdy może. Kiedy pytamy cudzoziemców o polską muzykę, słyszymy: Chopin i Disco Polo. Duży kontrast. Muzyka Chopina skutecznie promuje Polskę i polską kulturę. Co pięć lat najlepsi światowi pianiści spotykają się w Warszawie na konkursie pianistycznym. Ci, którzy interesują się muzyką klasyczną, znają też Pendereckiego, Lutosławskiego i Góreckiego. Chętnie też słuchają koncertów podczas Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Miłośnicy jazzu i z Polski z zagranicy uwielbiają Tomasza Stańko, Leszka Możdżera, Michała Urbaniaka czy Urszulę Dudziak. Wielokrotnie mogli słuchać ich koncertów na Jazz Jamboree, ale też w salach koncertowych Nowego Jorku, Londynu czy Berlina. Ci, którzy fascynują się filmem, na pewno słyszeli muzykę Krzysztofa Komedy do filmu Dziecko Rozemary. Pani muzyki alternatywnej spotykają się co roku na OFF Festival w Katowicach, gdzie można posłuchać m.in. Moniki Brodki oraz Kasi Nosowskiej z zespołem Hej. Wielu zaczyna sezon wakacyjny w Gdyni na festiwalu Opener. Tam koncertowali Fish i Emade, którzy grają muzykę z pogranicza hip-hopu, jazzu i funk'u. Unikalnym festiwalem jest przystanek Woodstock gigantyczna impreza muzyczna podziękowanie dla wolontariuszy za ich pracę w finale WOŚP. Entuzjaści death metalu z całego świata świetnie znają zespoły Behemoth i Weider. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pochodzą one z Polski, a wy jakich polskich muzyków znacie?